Cóż, gdybym mógł, musiał dzisiaj przywitać wszystkich w językach, które są reprezentowane na tej sali, to na pewno byłoby ich około siedmiu, ośmiu. Pozwolę sobie tylko herzlich willkommen. Welcome. Witajem witajcie, Privit, Privit. Witajcie wszyscy. Cieszymy się, że jesteśmy razem, że możemy świętować. Ja będę się jeszcze musiał nauczyć po hindusku, jeszcze w, po mołdawsku. Po mołdawsku tylko znam dumne Zeu Esté Dragoste. Bóg jest miłością, bo to jest prawda że Bóg jest miłością. Myślę, że każdy z nas, a może zacznę tak. Wczoraj była wigilia. Dostaliście prezenty? Skarpetki były? A ja tym razem nie dostałem. Chyba po raz pierwszy w mojej historii od wieloletniej. Wiecie, te spotkania wigilijne mają w sobie niezwykłą atmosferę. Za każdym razem one wyglądają w inny sposób, a czasami jest tak, że są w innym składzie niż poprzednie. Czasami przybywają nowi ludzie, nowi członkowie rodziny, może przyjaciele. Czasami kogoś brakuje. Ja po raz pierwszy w życiu obchodziłem wigilię bez mojego taty. Ktoś z was obchodził bez swojego dziecka? A niektórzy z nas obchodzili z nowymi osobami, które dołączyły do naszych rodzin. To fantastyczny moment, prawda? Niesamowity moment. Kiedy możemy razem świętować, być blisko siebie, cieszyć się Bogiem, sobą nawzajem, tym wszystkim ciepłem, które wnoszą te święta, a w zasadzie ten, który jest ich głównym bohaterem. Myślę, że każdy, większość z nas miało doświadczenie trzymania w rękach małego dziecka. Kto z Was miał takie doświadczenie? Trzymał w ręce, w rękach swych niemowlaka. Prawda, że fantastyczne uczucie? Jak gdy wyjeżdżałem z domu, gdy mieliśmy małe dzieci, zabierałem ze sobą czapeczkę mojego dziecka, przesiąkniętą oliwką zapachową i jak kładłem się spać, to chciałem czuć ten zapach, ten, tę bliskość. A dzisiaj chciałbym, żeby każdy z nas w tak swoim sercu, w myślach, w wyobraźni, żeby każdy z nas wziął w swoje ręce to niemowlę, które przyszło dwa tysiące lat temu, popatrzył na nie i zadał temu niemowlęciu, a może samemu sobie? W zasadzie samemu sobie. Trzy niezmiernie ważne pytania, które warto zadać sobie, zwłaszcza w takim okresie jak ten. Gdy trzymasz to dziecko w rękach, gdy patrzysz na niego, a w zasadzie gdy patrzysz w ogóle na Jezusa Chrystusa, warto zadać sobie następujące pytania. Pierwsze pytanie: czy mogę Mu zaufać? Chciałbym, żeby to pytanie wybrzmiało w Twoim sercu. Czy mogę mu zaufać? Drugie pytanie. Czy on ma moc, aby mi pomóc? Czy mogę mu zaufać? Czy on ma moc, aby mi pomóc? I trzecie pytanie. Czy on zadba o moją przyszłość? Wiecie, gdy trzymamy w rękach niemowlęcia. Małe dziecko, to odpowiedź na takie pytania zapewne brzmiałaby: Nie wiem, nie jestem pewny, nie, małe dziecko, ale Jezus już więcej nie pozostaje małym dzieckiem. I gdy zadajemy te trzy niezwykle ważne pytania, już nie zadajemy temu niemowlęciu, które przyszło dwa tysiące lat temu, ale zadajemy je samym, samym sobie, patrząc na niego, który przyszedł tutaj w ludzkim ciele, by żyć między nami. Te postawione przeze mnie pytania są naprawdę fundamentalne. Powtórzę je raz jeszcze, bo chciałbym, żeby mocno wybrzmiały. Czy mogę mu zaufać? Czy on ma moc, aby mi pomóc? Czy on zadba o moją przyszłość? Kochani, tak patrząc logicznie, myśląc logicznie, jeśli to nie jest prawdą, co dzisiaj wspominamy, jeśli ten, który przyszedł, i przeżył to życie, i umarł, nie był tym, za kogo się podawał, to chcę Wam powiedzieć, marnujemy dzisiaj czas. No może mieliśmy piękny koncert, pośpiewaliśmy trochę, ale jeśli to nie jest prawdą, to jak mówi apostoł Paweł, jesteśmy pośród ludzi najbardziej pożał pożałowania godni. Dlatego warto sobie zadać te tak ważne pytania. Posłuchajmy, jak określa Jezusa apostoł Jan. Za chwilę przeczytam tekst, który nie kojarzy nam się ze świętami narodzenia Jezusa Chrystusa, ale specjalnie ten tekst chciałbym dzisiaj uczynić fundamentalnym, jeśli chodzi o odpowiedź na trzy przed chwilą zadane pytania. Będziemy szukać odpowiedzi w słowach które wypowiedział właśnie apostoł Jan wypowiedział zapisał te słowa kilkadziesiąt lat po śmierci zmartwychwstaniu i w niebostąpieniu Chrystusa pomyślmy przez chwilę o autorze tych słów które za chwilę przeczytam był uczniem Jana chrzciciela Jan chrzciciel wskazał mu na Jezusa a sam Jezus Wezwał go do tego, żeby został jednym z apostołów. Był pierwszym powołanym przez Jezusa apostołem. Posłuchajcie dalej. Był z Jezusem na osobności, gdy Jezus strzeszał małą dziewczynkę. Był wraz z apostołem Piotrem i Jakubem na górze przemienienia, gdy Bóg z góry przemówił i powiedział: Ten jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie. Był na dziedzińcu świątyni arcykapłana, gdy Jezus został aresztowany, a wcześniej razem z Jezusem był w ogrodzie Getsemane, gdzie słuchał te słowa bólu Jezusa, jeśli to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Był pod krzyżem jako jedyny z uczniów. Jako jeden z pierwszych, razem z apostołem Piotrem, przybiegł do grobu i zobaczył, że grób jest pusty. Razem z grupą jedenastu apostołów, dziesięciu apostołów, był razem za zamkniętymi drzwiami, gdzie ukazał im się Jezus. Był nad jeziorem, gdzie mógł usłyszeć te słowa, które Jezus skierował do Piotra, a o sobie usłyszał: A cóż, jeśli chce, żeby ten pozostał? Był, gdy Jezus, był w, gdy Jezus wstępował do nieba. Uczestniczył w najważniejszych faktach z historii życia Jezusowego, a później, a później, gdy Jezus odszedł do nieba, żył jeszcze kilkadziesiąt lat, cierpiąc za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, najprawdopodobniej będąc torturowanym, a potem zesłanym na wyspę Patmos, gdzie miał objawienie, które zapisał w i mamy je w ostatniej księdze Biblii. Więc pytamy, szukamy odpowiedzi, będziemy za chwilę czytać fragment, który zapisał właśnie ten człowiek, który był z Jezusem od początku do końca i potem, gdy Jezus odszedł, żył wiarą przez kilkadziesiąt lat. Dlaczego to mówię? Chcę uwiarygodnić przed każdym z nas tego, który złożył świadectwo o Jezusie Chrystusie. A powiedział tak: Jezus Chrystus. Wierny świadek, pierwszy z martwych stały i władca królów ziemi. Będąc z Jezusem niemalże od początku jego służby, będąc z Jezusem przez najważniejsze fakty historii jego życia tutaj ziemskiego, a potem żyjąc kilkadziesiąt lat w wierze, wypowiada się o Jezusie właśnie tak: Wierny świadek, pierwszy z martwych stały, i władca królów ziemi. Ten fragment zawiera trzy zwroty, trzy opisy Jezusa, czy inaczej mówiąc, trzy określenia, które pomogą nam zrozumieć prawdziwą tożsamość dziecka urodzonego w Betlejem. A każde z tych określeń odpowiada na pytania, które postawiłem przed chwilą. Zacznijmy od pierwszego pytania: czy mogę Mu Zaufać? To pierwsze pytanie jest najbardziej fundamentalnym. Każdy z nas imię Jezus słyszał tysiące razy, dziesiątki tysią tysięcy razy. Lecz to, co chcemy wiedzieć, jest bardzo proste. Czy rzeczywiście mogę mu zaufać? I tu, w świecie religijnego i nie tylko religijnego zamieszania, z odpowiedzią właśnie przychodzi apostoł Jan. Ten, który tyle z nim spędził czasu, ten, który po jego wniebowstąpieniu tak wiernie mu służył, tak bardzo cierpiał. Na koniec swojego życia określa Jezusa tytułem Wierny Świadek. Wiecie, świadek opowiada to, co widział lub słyszał. A świadek wierny. To ten, którego zeznania są wiarygodne za każdym razem. Jan twierdzi po trzyletnim byciu z Jezusem i po, kilku, i po kilkudziesięciu latach wiary po odejściu do nieba, że Jezus zawsze mówi prawdę. Jego słowa są absolutnie prawdziwe i są pełne autorytetu. Apostoł Paweł w liście do Temu tak o tym mówi. Chrystus Jezus podczas zeznań przed Poncjuszem Piłatem złożył wspaniałe wyznanie. Chrystus Jezus przed Poncjuszem Piłatem złożył wspaniałe wyznanie. A wiecie, jakie wyznanie złożył Jezus przed Poncjuszem Piłatem? Jakie zeznanie złożył przed Poncjuszem Piłatem świadek wierny? Posłuchajcie. Ja po to się urodziłem. I po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Jezus jest najwyższą prawdą. A ci, którzy chcą dowiedzieć się prawdy, muszą zwrócić się do Niego. Każda osoba ma do czynienia z tą fundamentalną kwestią o Jezusie Chrystusie. Czy mogę mu zaufać? Niektórzy ludzie powiadają tak, inni mówią, że nie, ale ty i ja tę kwestię musimy sami rozważyć w swoim życiu i sami odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy mogę mu zaufać. W Ewangelii Jana czytamy tak. Jeśli ktoś chce pełnić Bożą Wolę, Pozna, czy ta nauka pochodzi od Boga, czy też ja mówię sam od siebie. Posłuchajcie tego jeszcze raz, to bardzo piękna i prosta wskazówka. Chcesz poznać, chcesz pełnić Bożą Wolę? Bo jeśli ktoś chce pełnić Bożą Wolę, pozna, czy ta nauka pochodzi od Boga, czy też ja mówię sam od siebie. Pamiętam wiele lat temu, pewien człowiek przyszedł do jednego z naszych pastorów i mówi: Ja kompletnie nie wierzę w to wszystko. I pastor udzielił mu przedziwnej porady. Powiedział mu: "Czytaj Biblię przez dwa tygodnie i zachowuj się tak, jakbyś wierzył. Stosuj to, co przeczytasz i zachowuj się tak, jakbyś w to wierzył." Wiecie, ten człowiek przyszedł po dwóch tygodniach i powiedział: "Nie mam pytań." A wiecie dlaczego? Bo jeśli Jezus jest świadkiem wiernym, czyli zawsze mówi prawdę, to jego słowo działa. Więc jeśli ktoś chce pełnić Bożą wolę, pozna, czy ta nauka jest od Boga. Jeśli chcesz żyć po Bożemu, poznasz, czy Jezusowi można zaufać. Czy mogę Mu zaufać? Tak mogę, bo jest świadkiem wiernym. A to naturalnie prowadzi nas do kolejnego pytania. Ufam Mu, ale czy On może mi pomóc? Czy On ma moc, aby mi pomóc? I odpowiedź znajduje się w drugim tytule, jaki Jan ma dla Jezusa Chrystusa. Nazywał go bowiem pierwszy z martwych wstały. Pierwszy z martwych stały. Co to znaczy? To znaczy, że jest pierwszą osobą, która powstała z martwych i już nigdy nie umarła. W czasie służby swojej Jezus wskrzesił kilka osób z martwych. Ale każda z tych osób znowu umarła, ale nie Jezus. Kiedy wstał z grobu w niedzielę wielkanocną, wstał raz na zawsze. Gdy wyszedł z grobu, odszedł na dobre, już tam nie wrócił. Jest pierworodnym z umarłych, w tym sensie, że jest to pierwszy w długiej kolejce ludzi, którzy będą wzbudzeni do życia wiecznego. Jezus zwyciężył grób i śmierć. Zrobił to, co żaden śmiertelny człowiek nigdy nie robił. On powrócił z martwych i już nigdy nie umiera. A co się dzieje z tymi, którzy wierzą w Niego i wierzą Jemu? Ci, którzy w Niego wierzą, sam Jezus powiedział: choćby umarli, będą żyć. Jeśli wierzymy, Nasza wiara opiera się na tym akcie Boga, w którym wzbudził On Jezusa z martwych. Nie wiem, czy myśleliśmy o tym. Jeśli Bóg wzbudził Jezusa z martwych, to już nie mam pytań. Jeśli ten fakt jest prawdziwy, wszystko się układa. Nasza wiara opiera się na tym akcie Boga, w którym On wzbudził Jezusa do życia z martwych. Jeśli Bóg może wzbudzić z martwych, to wiecie, co to znaczy? Wiecie, że może wszystko. Czy Jezus ma moc, żeby ci pomóc? Tak. I robi to, bo jest pierwszym z martwych wstałym. I pytanie trzecie i ostatnie. Czy on dba o moją przyszłość? Załóżmy, że możemy mu zaufać. Załóżmy, że ma moc, aby nam pomóc, ale czy Jezus zadba o naszą przyszłość? To jest właśnie trzecie pytanie. Czy On zadba o naszą przyszłość? I odpowiedź jest w ostatecznym tytule Jana, który On ma dla Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest piękny i potężny tytuł. On nazywa Jezusa władcą królów ziemi. Posłuchajcie uważnie, władca królów ziemi. Oznacza to, że nad wszystkimi władcami na świecie jest najwyższa władza. On nie jest tylko jednym z królów, on panuje nad wszystkimi. Kim są ci władcy na ziemi? Często są to liderzy polityczni. Liderzy w innych sferach życia, burmistrzowie, radni, przewodniczący, prezesi, posłowie, księża, pastorowie, prezydenci, premierzy, potentaci każdej odmiany. Są władcy drobni, którzy rządzą małymi światami, i władcy potężni, którzy rządzą ogromnymi imperiami, ale Jezus jest władcą nad nimi wszystkimi. To prawda, że ten świat jest w chaosie. I może dzisiaj trudno uwierzyć, że to jest prawda, że On jest królem nad wszystkim. Możemy nawet, rozglądając się wokół nas, dojść do wniosku, że szatan jest władcą królów ziemi, ale szatan nie ma władzy. Jezus powiedział, że jemu jest dana wszelka władza na ziemi i na niebie. W odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie. Król Jezus znów widzialnie pojawi się w historii. Czekamy na Mesjasza. Pomyśl o tym. Ręce, które zostały przybite do krzyża, będą kiedyś rządzić światem, bo już rządzą, choć może tego nie widzimy. Tymczasem już teraz, w tym momencie, właśnie on jest władcą nad królami ziemi. Czy więc Jezus zadba o moją przyszłość? Tak. Bo On jest władcą nad królami ziemi. Jeśli jesteś człowiekiem Jezusa, uwierz mi, jesteś w dobrych rękach. A kiedy jesteś w Jego rękach, to są ręce, które rządzą wszechświatem. Gdybyś wtedy był w Betlejem, to to, co dzisiaj mówimy, byłoby absolutnie niewidoczne. Perspektywy dla tego małego dziecka nie wydawały się zbyt obiecujące od samego początku. Zobaczcie, od samego początku wszystko było przeciwko niemu. Od samego początku, od urodzenia, chciano go zabić. Ale stało się to we właściwym momencie, bo on jest władcą i on o tym zadecydował. Dzisiaj, dwa tysiące lat później, on jest odpowiedzią na najgłębsze pytania życia. Czy mogę Mu zaufać? Tak, bo jest świadkiem wiernym i prawdziwym. Czy On ma moc, aby mi pomóc? Tak, bo jest pierwszym z martwych wstałym. Czy On dba o moją przyszłość? Tak, bo On jest władcą nad królami ziemi. Prawda jest taka, że wszyscy potrzebujemy Jezusa i potrzebujemy Go więcej niż myślimy. Ta prawda jest warta utrwalenia. Jesteś w dobrych rękach, jesteś w dobrych dłoniach, które rządzą wszechświatem. Ale jeśli nie jesteś w Jego dłoniach, to dzisiaj jest dobry moment, żeby w tych dłoniach umieścić swoje życie, a nigdy nie będziesz rozczarowany. Powiem Wam, jak ja lubię myśleć o Bożym Narodzeniu. Ja mam bujną wyobraźnię. To tak od dziecka. Ale lubię myśleć w ten sposób. Gdy czytam Biblię, i odkrywam że on Jezus był w wieczności w postaci bożej był bogiem pewnego pięknego dnia ja lubię myśleć o ciele ludzkim jako o skafandrze kosmicznym który został nam podarowany na jakiś czas byśmy mogli w tych warunkach tutaj ziemskich się poruszać tak jak kosmonauci ubierają Skafander, żeby na przykład móc chodzić po księżycu, to nas Bóg wyposażył w ten skafander, który nazywamy ciałem, byśmy mogli chodzić tu po Ziemi. On niszczeje na skutek złego wyboru naszych pierwszych rodziców, ale go mamy. I wiecie co zrobił Bóg, żebyś ty i ja już nigdy więcej nie mówił, Panie Boże, a co Ty tam wiesz, siedzisz daleko na tronie, Ty nic nie czujesz, Ty nie rozumiesz, czym ja się tutaj zmagam? No to Bóg założył nasz skafander. Przyszedł w postaci małego niemowlęcia, żył między nami, nigdy nie zgrzeszył, czynił dobrze, przyniósł przesłanie Ewangelii, wziął nasze grzechy wszystkich na siebie. Możecie to sobie wyobrazić? Ja pamiętam to doświadczenie z fizyki. Jak pani wsypała opiłki magnezu do próbówki z wodą, a potem tam wpuściła magnes, i nagle. Ta brudna woda od, od tych opiłków była czysta, ponieważ wszystkie te opiłki przylgnęły do tego magnesu, zostały wyciągnięte i woda była czysta. Tak samo Jezus przybrał nasze ciało. Założył nasz skafander. Wszedł w nasze życie, by przyjąć na siebie wszystkie nasze grzechy. Za te grzechy został rozpięty na krzyżu. Umarł, bo zapłatą za grzech jest śmierć, a trzeciego dnia z stał. Przez czterdzieści dni ukazywał się apostołom i innym ludziom, w tym i Janowi. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ale jeśli zaprosiłeś go do swojego życia i on twoje grzechy wziął na siebie, sąd nie będzie ciebie dotyczył. Ponieważ on za ciebie został osądzony. W takim razie, czy możesz mu zaufać? Czy on może tobie pomóc? Czy on może zapewnić tobie przyszłość? Tak, jeśli swoje życie złożysz w jego ręce. I chcę zakończyć takim cytatem bardzo znanym, ostatnio cytowanym. Zamiast podarków proszę o cud. Bo największym cudem, największym cudem, największym podarkiem jest dar z nieba Jezus Chrystus. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Gdy mamy pochylone głowy, zamknięte oczy. Słyszałeś dzisiaj to przesłanie? Słyszałaś to przesłanie? Może nigdy w życiu nie powierzyłeś siebie samego, nie powierzyłaś siebie samej w ręce tego, którego, któremu można zaufać, w ręce tego, który może ci pomóc, w ręce tego, który chce zapewnić tobie dobrą przyszłość, to dzisiaj jest moment na Twój cud. Jest moment na ten cud, na który tak bardzo wyczekujesz. Bóg stworzył nas w taki sposób, że tęsknimy za Nim. Dlatego przyszedł na ziemię w osobie Jezusa Chrystusa, żeby tę tęsknotę naszą zaspokoić. I nie tylko przyszedł na ziemię, chcę przyjść do Ciebie i do mnie, by tam zamieszkać. Dzisiaj jest dobry moment, by powiedzieć Panie Jezu, chcę Tobie zaufać. Chcę, żebyś mi pomógł. Chcę, żebyś zapewnił mi przyszłość, a On to uczyni. Bo jest świadkiem wiernym i prawdziwym, władcą nad królami ziemi. Gdy mamy pochylone głowy, zamknięte oczy, jeśli chcesz zaprosić Jezusa do swojego życia, daj znać przez podniesienie ręki to taki drobny gest. Chcę Ciebie, Panie Jezu, zaprosić, a ja się o to pomodlę. Czy jest ktoś z nas? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Dzięki wielkie. Panie Jezu, dziękujemy Tobie. Że przyszedłeś tutaj na Ziemię, przyjąłeś naszą postać, wszedłeś w naszą skórę, wszedłeś w nasze buty. Dziękuję Ci, że dzisiaj rozumiesz, z czym się zmagamy. Rozumiesz, przed jakimi pokusami stoimy, bo przed tym wszystkim Ty także stawałeś. I dziękuję Ci, że możemy Tobie zaufać, że możemy Tobie zaufać, że możemy Tobie wierzyć. Że możesz nam pomóc i zapewnisz nam przyszłość. Bo Ty jesteś tym, który ma moc, aby nas chronić od upadku i z radością wielką stawić nas przed obliczem swojej chwały, za co Tobie, Panie, z całego serca dziękujemy. Amen.